Duma Stolicy.pl, z nami napastnik warszawskiej Polonii Michał Fidziukiewicz. Witam Cię, Michał. Witam. O, po efektownej wygranej w Krakowie, tym razem pierwsze w tym sezonie, 3 punkty zostają na Konwiktorskiej. Jak zatem podsumujesz przebieg dzisiejszej rywalizacji? Pierwsza połowa, Leman troszkę nas utrzymał przy życiu, bo Siarka miała dwie bardzo dobre sytuacje. Myśmy też coś tam próbowali, ale konkretów jakby brakowało. No fajnie, cieszę na pewno to, że w drugiej połowie po bramce zareagowaliśmy odpowiednio i szybko wyrównaliśmy. No po tej bramce gdzieś tak czuło się, że jesteśmy w stanie tutaj 3 punkty zdobyć. Także bramka Kruchy na 2-1 i no później Piniu dobił Siarkę na 3, i także wydaje mi się, że w przebiegu meczu zasłużone 3 punkty. No, nawiązanie do tego, co mówiłeś, wydaje się, że pierwsza połowa jak najbardziej do zapomnienia, gdzie mieliśmy bardzo dużo problemów z rywalami. Troszkę to się zmieniło w drugiej połowie po zejściu de facto Twojego następcy, Szymona Lewickiego. Z czego według Ciebie mogły wynikać te problemy z pierwszej połowy? No i jaka była recepta na przełamanie Siarki w drugiej? Z pierwszej połowy wydaje mi się, że tak na gorąco troszkę za dużo błędów własnych. I tutaj gdzieś proste straty i z naszej winy traciliśmy piłkę zbyt łatwo. I wydaje mi się, że tutaj był główny problem. I ta gra była taka dosyć szarpana. No w drugiej na pewno to bramka, gdzie dostaliśmy szybko na 0-1, też nas troszeczkę już obudziła, no bo do stracenia tak naprawdę nie było już nic, bo czy byśmy dostali później drugą, czy nie, to tak by punktów nie było, ale fajnie, że dobrze zareagowaliśmy, że szybko odpowiedzieliśmy na 1-1 i tak jak już wspomniałem, no ja odczuwałem z boiska, że tylko kwestia czasu, kiedy strzelimy następną bramkę. Okazja do kontynuacji zwycięskiej serii nadarzy się za tydzień w bazie medialnej Stężycy. Jak zapatrujecie się na to spotkanie? No, bardzo ciężki mecz, to tam ciężko się gra. Grałem już tam kilkukrotnie, także nie jest to łatwy teren. Na pewno też Stężyca jest solidną drużyną, ale my też znamy swoją wartość, że na pewno idziemy tam z myślą o zwycięstwie, z planem swoim, jaki nam trenerzy nakreślą na mecz i liczymy, że będziemy kontynuować tę serię zwycięstw jak najdłużej. Dziękujemy za rozmowę, życząc przywiezienia 3 punktów na Konwiktorską. Dzięki bardzo. Dzięki wielkie.